Witam serdecznie wszystkich z Państwa, którzy zechcieli zaszczycić ten panel swoją obecnością. Zapraszam naszych panelistów, pana profesora Marka Rymszę, przewodniczącego Rady do Spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju. Bardzo proszę, panie profesorze. Zapraszam pana profesora Adama Bielę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zapraszam pana profesora Antoniego Wątorczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I zapraszam pana Piotra Mozylewskiego, zastępcę komendanta głównego OHP. Dziękuję bardzo, czyli paneliści już są w komplecie. Proszę Państwa, mamy bardzo dużo zagadnień związanych z doradztwem kariery. W ogóle doradztwo kariery przeszło pewną ewolucję. Było nazywane najpierw poradnictwem zawodowym, później doradztwem zawodowym. Obecnie mówimy o doradztwie kariery. I mamy tutaj bardzo dużo wyzwań, bo mamy doradztwo dla młodzieży, szczególnie wybór ścieżki kształcenia, doradztwo dla uczniów, rodziców szkół podstawowych. W szkołach podstawowych na końcu szkoły są najważniejsze wybory życiowe, które decydują nieraz o całej karierze dalszej na rynku edukacyjno-zawodowym. Doradztwo dla kształcenia dualnego, w tym doradztwo dla przedsiębiorców i dla decydentów. Doradztwo dla przedsiębiorczości promującej działalność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Doradztwo dla bezrobotnych, poszukujących pracy i osób przekwalifikowujących się. To jest też ogromne wyzwanie, nawet w chwili obecnej, kiedy mówi się, że to bezrobocie w Polsce jest małe. Bo jest małe, jeżeli spojrzeć na liczby. Ale jeżeli spojrzeć na problem, to jest bardzo duże. No i wreszcie doradztwo dla mniejszości etnicznych i narodowych. Mamy w Polsce ich dużo. Dużo mamy Romów, dużo mamy też uchodźców, zwłaszcza z Ukrainy i innych. Doradztwo dla osób niepełnosprawnych, też ogromne wyzwania. Doradztwo dla osób powracających na rynek pracy, głównie kobiet po urlopach macierzyńskich, osób przebywających w sanatoriach, którzy w sanatoriach odzyskują swoją pełną witalność i siły do pracy, a jednocześnie stracili kontakt z rynkiem pracy. Jest to też poważne wyzwanie. Doradztwo dla ratowania zawodów ginących i deficytowych. Ogromne wyzwanie. Proszę Państwa, zawody ginące to jest nasza historia, a to jest szalenie ważne dla kształcenia młodzieży i żeby zobaczyli, jak wyglądają zawody, które nazywamy ginącymi, czyli tak naprawdę tradycyjne rzemiosło oraz obszarów zawodowych nowych technologii 4.0 i Artificial Intelligence, które w tej chwili jest coraz bardziej powszechne na naszym rynku. Wreszcie doradztwo personalne, gdzie głównie mówimy o doradztwie psychologicznym, ale nie tylko. No i doradztwo finansowe i ekonomiczne. Proszę Państwa, to tylko taki rys ogromnych zagadnień, które stoją przed doradztwem kariery w naszym kraju. Oczywiście nie umówimy ich wszystkich w jednym panelu, to jest nie sposób, ale zwrócimy uwagę na kilka ważnych zagadnień i ewentualnie w dyskusji będzie można niektóre inne tematy poruszyć. Otóż na początek, jako wprowadzenie właściwie do naszego panelu, poproszę o to, żeby pan profesor Marek Rymsza przedstawił nam temat potrzeby społeczne i potencjał sektora obywatelskiego, traktowany jako poradnictwo. Prawda? Bardzo proszę, panie profesorze. To, co chciałbym powiedzieć, to jest to, no, każdy specjalista chce mieć jakąś tożsamość. I tożsamość nie musi być jedna.
bo oczywiście najważniejszą tożsamością to jest taką, że wykonuję określony zawód. I jako, no jestem, tak powiem, taki sam, jak pozostali, którzy ten zawód wykonują. I to jest jakby, i w tej logice oczywiście doradca zawodowy czy doradca kariery no jest wpisany na takiej liście, ma tam, ta lista ma swój numer, tożsamość jest nadana. Ale pytanie, w jakiej szerszej grupie można mnie znaleźć? Jakieś ramy. Są na przykład, jest lekarz, ale są zawody medyczne. Są zawody okołomedyczne. I jakby no, w tych koszykach znajdują się, że tak powiem, zawody specjalności pokrewne. Tak? I teraz chciałbym Państwu zaproponować taką refleksję z tym doradcą, żeby zobaczyć, że kilka jest różnych możliwości i w które inwestować, tak? Po pierwsze, doradca jest bardzo terminem chwytliwym i w tej chwili bardzo wielu różnych ludzi na rynku otrzymuje taką karteczkę, plakietkę z napisem jesteś doradcą i także dzisiaj sprzedawcy są już doradcami, tak? Bo tu chodziłoby o to, żeby zdjąć z nich takie odium, że reprezentuje no, tego, kto ma towar i chce, tak powiem, komuś go sprzedać. Że jakby doradza klientowi co kupić, tak? Więc tak jakby stoi po jego stronie, chociaż oczywiście nie stoi, tak? To jest taki chwyt. I to jest pewien rodzaj takiego, no komercja nam to słowo doradztwo, że tak powiem, troszkę nadaje mu swój własny klimat i myślę, że doradca ten kariery to nie jest właśnie, tak powiem, nie ta ścieżka, że tak powiem, bo to tu nie chodzi o żeby doradzić jakiemuś potencjalnemu pracodawcy, raczej temu człowiekowi, jak ma tam na tym rynku pracy się poruszać, żeby tam się zakorzenić. Ale chcę zwrócić również uwagę, że wśród tych możliwości jest również taka kategoria zbiorcza zawodów pomocowych i tamtego doradcę można też spokojnie umieścić, ale chcę zwrócić uwagę na taką kategorię, którą mamy w obiegu, jeśli chodzi o sektor obywatelski. To tam jest taka zbiorcza kategoria poradnictwo. Akurat ja była mowa, że się odbył porady, teraz się inaczej nazywa, ale do czego zmierzam? Chcę powiedzieć, że przed tym poradnictwem rysuje się szeroko rozumianym, tym szczególnie NGO-sowym, jakby nowe pole rozwoju. I postaram się powiedzieć dlaczego. Otóż w ramach mojego zaangażowania eksperckiego w Narodowej Radzie Rozwoju przy panu prezydencie, myśmy w 2019 roku zorganizowali taki duży kongres poradnictwa. Tam było ponad 500 osób na Politechnice Warszawskiej. To się odbywało w gmachu głównym. Zaprosiliśmy ludzi, którzy się zajmują tym poradnictwem z wszystkich branż, jakie nam przyszły do głowy. Potem żeśmy próbowali to uporządkować i wyszło nam, że tam można wyróżnić następujące. To pamiętam tak. Oprócz tego zawodowego nurtu, to byśmy nam jeszcze wyróżnili coś takiego jak poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prawne, poradnictwo prozdrowotne, psychologiczne, rodzinne i konsumenckie. Na podstawie analizy tych, którzy tam byli, żeśmy takich 7 gałęzi wyróżnili i potem nawet zaprosiliśmy przedstawicieli tych 7 gałęzi, żeby usiedli wspólnie i wypracowali coś takiego jak standardy poradnictwa, że bez względu na to, w jakiej branży jesteś, to czy są jakieś elementy wspólne, co to znaczy udzielić dobrej porady, tak? I się okazało, że oni potrafili razem taki dokument stworzyć i pokazać, o, na tym polega porada. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj jesteśmy w takim okresie dużej inwestycji, i to się będzie działo w najbliższych latach, w rozwój usług społecznych. To nawet dzisiaj już trochę wybrzmiało przy tej sesji plenarnej. I chodzi o to, że poradnictwo czy doradztwo mieści się w kategoriach usługi społecznej. I teraz doświadczenia, jakie mamy, pokazują, że ludzie generalnie szukają dostępu do usług i że gdy jesteśmy już państwem dobrobytu, a my jesteśmy w tej chwili w gronie państw dobrobytu, gdzie jednak pewne podstawy finansowe funkcjonowania są jednak zabezpieczone, transfery socjalne są dostępne, które pokrywają brak dochodu, to w takiej sytuacji rośnie znaczenie dostępu do usług jako czegoś, co decyduje o dobrostanie. I teraz, ludzie chcą korzystać z usług, ale chcą korzystać na zasadzie,
nie tyle, że ze mną coś jest nie tak, żeby ktoś mnie gdzieś zaliczył do jakiegoś wykluczonego, do jakiegoś tam bezrobotnego, do klienta pomocy społecznej. Dał mi taki stempel i w związku z tym, że sobie nie radzisz, to proszę, tutaj jest taka porada, jak z takiego stanu wyjść. To znaczy najpierw się jakby utwierdza, że jesteś w tym stanie, a potem jak z niego wyjść, tak? Ludzie tego nie chcą. Po prostu nie chcą. Ludzie mają myślenie, że korzystanie z usług to jest korzystanie z dobrobytu. To jest dostęp do dobrobytu. A więc nie, że ze mną coś jest nie tak, tylko istnieje system, z którym można skorzystać. I teraz w tak rozumianym systemie usług społecznych jest wiele takich potwierdzeń, że na pierwszy rzut wychodzą wszelkiego rodzaju właśnie doradztwo, porady. Dlaczego? Bo one są rozpoznawane jako taki rodzaj wsparcia pierwszego kontaktu, który jest najbardziej bezpieczny. Że on nie grozi, że korzystanie z tego rodzaju wsparcia nie grozi, że gdzieś mnie zaszufladkują. Że mnie tam założą mi, nie wiem, teczkę klienta pomocy społecznej. Albo wpiszą mnie, że coś tam z moim zdrowiem psychicznym jest nie tak. I po prostu się za mną ciągnie jakby, tak? Ja tego nie chcę. Idę po poradę, bo generalnie chcę sobie radzić w życiu i ja chcę, żeby ktoś mi coś dobrego, mądrego podpowiedział, a ja sobie potem z tym pójdę i zrobię, co będę uważał. I dlatego wydaje się z wielu różnych względów, że miejsce świadczenia porad jest bardzo dobrze widziane w tym sektorze obywatelskim jako najbardziej bezpieczne. No bo jak pójdą do tej instytucji publicznej, to choćby oni się zarzekali, że tam nic nie... No to kto ich wie? A jak pójdę do NGO-sa, to mam 100% pewności, że to się odbędzie w trybie społecznym jakby, tak? I warto jakby w tych kategoriach na sprawę patrzeć. I teraz dzisiaj był o tym pan Piotr Gliński, pan premier wspominał o tym, że w Niwie ruszył taki program rozwoju, wspierania organizacji poradniczych. Właśnie z taką intencją, no ja byłem też zaangażowany w przygotowanie tego przedsięwzięcia, żeby właśnie wzmocnić tą NGO-sową nogę, jeśli tak mogę powiedzieć, działalności poradniczej na wszystkich możliwych polach. Bo dlatego, że to jest po prostu ludziom potrzebne i to się wpisuje w pewien ważny nurt rozwojowy. A o tym wszystkim mówię dlatego, żebyśmy na końcu, i to jest moje ostatnie zdanie, żeby właśnie, jak się mówimy o tych doradcach zawodowych czy doradcach kariery i mamy ich na myśli, to żebyśmy ich lokowali między innymi w takim kontekście, że są różne, na różnych polach są te porady dawane w tym i warto jakby widzieć tych innych moich sojuszników, czyli właśnie to doradztwo konsumenckie, tam dotyczące prozdrowotne. To wszystko jest, to są moi jakby można powiedzieć w pewien sposób partnerzy. Bo też mądre doradztwo, mądre poradnictwo polega na tym, że żaden specjalista nie może wszystkiego i też odsyła do... Twój problem nie jest problemem rynku pracy, twój problem jest problemem na terapię, tak? Znaczy tam i po prostu przekazujemy sobie, odsyłamy wzajemnie. Więc trzeba siebie widzieć. Widzieć, żeby móc przyjąć kogoś lub odesłać kogoś, tak? I to też jest bardzo ważne, żeby w tym doradztwie zawodowym też ten element był postrzegany. Nie jestem omnibusem. W pewnym zakresie potrafię, a w pewnym zakresie dobrze byłoby, gdyby podobne działania poprowadził ktoś inny równocześnie czy sekwencyjnie, żeby się taka szeroko rozumiana branża takiego właśnie poradnictwa w takim trybie bardziej uspołecznionym po prostu w Polsce rozwijała. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten punkt widzenia i za lokowanie poradnictwa jako usług społecznych. To rzeczywiście jest usługa społeczna, ale nasz rynek doradztwa jest bardzo bogaty i o tym też będziemy za chwileczkę mówić. Dobrze jest prowadzony też przez różne instytucje, ale największą naszą bolączką jest właśnie brak profesjonalnych kadr, brak doradców kariery w różnych instytucjach, tym również właśnie i w instytucjach społecznych. Już nie powiem, że tragiczna sytuacja jest w szkołach, gdzie naprawdę w ogóle nie ma doradców kariery, są tylko nauczyciele, którzy właściwie prowadzą orientację zawodową, a nie doradztwo kariery. Dziękuję bardzo panie profesorze za ciekawe spojrzenie od tej strony na
problematykę doradztwa kariery. I teraz bardzo proszę pana profesora Adama Biele z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który przedstawi problematykę nauki pracy dla absolwentów szkół ponadpodstawowych. A więc, panie profesorze, jak rozumiemy naukę pracy i jak to wygląda z pańskiej perspektywy? Bardzo proszę. Witam Państwa. Dzień dobry. Tytuł mojego wystąpienia brzmi Nauka pracy. Nauka pracy dla absolwentów szkół ponadpodstawowych. Czyli wszystkich, którzy skończyli już szkoły podstawowe. I teraz co z nimi dalej? Moja małżonka, wiedząc, że się dzisiaj, że mam dzisiaj to wystąpienie, chciała też mi pomóc. Ja nie miałem specjalnie chęci, ale ona przyszła, dała mi, przeczytam Państwu, co mi dała. Bardzo trafnie mi dała. Polska należała w 2022 roku do 5 krajów Unii Europejskiej, w których bezrobocie wśród osób w wieku od 15 do 25 lat wynosiło poniżej 4%. Poinformował o tym Europejski Urząd Statystyczny, tak zwany Eurostat. Stan ten utrzymuje się oczywiście do nadal. Cóż to znaczy? Otóż w 2005 roku z panem profesorem porozumieliśmy się, że pracowaliśmy w Senacie w swoim czasie, dokładnie w 2005 roku. Zgadza się? Właśnie. Otóż Eurostat z 2005 roku dla bezrobocia młodzieży w Polsce określał 37,7% polskiej młodzieży w wieku od 15 do 29 lat jako bezrobotnych. Rozumiecie Państwo? Ja myślę, że nie bardzo rozumiem. Ja sam jak to spojrzałem, no niby to znałem, ale nie dokonałem na tym głębszych refleksji. Dopiero wczoraj takie refleksje podjąłem. Otóż proszę Państwa, co więc faktycznie stało się, że sytuacja bezrobocia polskiej młodzieży zmieniła się tak radykalnie na przestrzeni ostatnich 18 lat transformacji makrosystemowej w Polsce. Obiektywne fakty wskazują na nietrudny do zauważenia fenomen. Najpierw należy na to patrzeć, na te statystyki, jako fenomen gospodarczy, z całą pewnością. Nie tylko w skali Polski, ale również w skali Europy. Wszystkie te kraje pięciu krajów, w których te 4% były, to były z krajów postkomunistycznych, za wyjątkiem Austrii, gdzie taki niski procent. Otóż jest to skala bezprecedensowa, polegająca na
zdecydowanym obniżeniu się wskaźnika bezrobocia wśród ludzi młodych. Jest to jednocześnie fenomen społeczno-edukacyjny, polegający na uratowaniu życiorysów wielotysięcznej rzeszy polskiej młodzieży poprzez jej zatrudnienie pełnoetatowe w okresie krytycznym, a więc w wieku od 8 do 25 lat. Istota problemów tamtego okresu polega na tym, że młodzież bezrobotna po ukończeniu szkoły zawodowej, średniej lub wyższej, nie miała w Polsce większych możliwości nauczenia się akceptowanych społecznie i zawodowo nawyków, standardów czy wzorców behawioralnych związanych z regularną i stałą pracą. Zamiast tego młodzież ta uczyła się nawyków tymczasowości, niestabilności, pozoranctwa i narażona była na ryzyko patologii i deprawacji społecznej. Jeszcze można mówić o fenomenie psychologicznym, polegającym na uczeniu się przez osoby bezrobotne w tym wieku na zasadach imprintingu społeczno-ekologicznego, nawyków pozwalających im tymczasowo przetrwać do tak zwanych lepszych czasów. Otóż absolwent szkoły ponadpodstawowej wkrótce po jej ukończeniu ma najbardziej chłonny umysł na uczenie się pozytywnych nawyków behawioralnych i standardów pracy. Rozpoczynanie pracy tuż po zakończeniu nauki najbardziej sprzyja kształtowaniu się pozytywnych wzorców indywidualnej kariery zawodowej każdego absolwenta. Wyzwania i negatywne konsekwencje bezrobocia pełnoletniej młodzieży i ludzi młodych zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu ustawy senackiej z dnia 18 listopada 2006 roku, druk senacki 286, o nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży jako sygnał stanu alarmowego również dla bezpieczeństwa i przyszłości państwa. Proszę Państwa, sytuacja wydawała się fatalna. W każdym razie psychologom z mojego uniwersytetu. Nie widać było możliwości podołania ciężarowi tego problemu. Pomimo wszystko Senat podjął inicjatywę przygotowania ustawy. Panu profesorowi mogę dać publikację senacką. Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży z 2007 roku, w którym zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję bardzo wybitnych przedstawicieli, a ściślej Komisja Nauki, Młodzieży, Sportu i Turystyki Senatu,
taka długa nazwa, tak bogata. No tak wtedy Senat funkcjonował. W tej konferencji chcę powiedzieć... Aha, nie słyszycie Państwo online. Otóż projekt ustawy nazywa się o nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży. Została przedstawiona na tej konferencji właśnie ta ustawa wraz z jej uzasadnieniem oraz odbyła się bardzo inspirująca dyskusja międzynarodowego grona specjalistów europejskich zajmujących się poradnictwem pracy młodzieży, wśród których no, najwybitniejsze, poczetne miejsce zajmowali psychologowie z Austrii oraz z Republiki Federalnej Niemiec. Profesor Noworol również uczestniczył w tej konferencji. Zresztą dzięki jego kontaktom udało się tych panów profesorów również na to zaprosić. Więc proszę Państwa, chcę powiedzieć, nie będę szczegółowo tego omawiał, że została właśnie podarowana perła wtedy, w postaci tej ustawy. W samych superlatywach o niej mówiono. Sądząc, że ona naprawdę coś wniesie. Mój optymizm szybko się skończył, gdy dowiedziałem się następnego roku po ogłoszeniu tej ustawy w Senacie, że Senat i Sejm zakończyły swoje działania i została przerwana w połowie szósta kadencja Senatu. I wszystko poszło do kosza. Tak mi się wydawało przynajmniej. Okazuje się, że nie. Otóż ta smuta skończyła się moja. No jak dowiedziałem się, że jednak wiele fragmentów bardzo istotnych tej ustawy zostało w Sejmie wykorzystanych później do reformy kształcenia młodzieży, którzy ukończyli już szkołę ponadpodstawową. Różne były przedmioty wprowadzające do praktyki przedsiębiorczość młodzieży w szkołach. Uczono takiej przedsiębiorczości młodzieży. No więc ta ustawa nabrała swojego życia, chociaż formalnym biegiem nie została przez Senat nawet przesłana do Sejmu, bo jak Państwo wiecie, zdolności wnioskodawcze ma jedynie Sejm. Senat może natomiast przedstawić Sejmowi również propozycję ustawy i taką właśnie przedstawił, lecz już było na to za późno. Tak myślę sobie, że
że opatrzność jest wielka. Nie sądziłem, że ta ustawa jakikolwiek echo jeszcze odniesie. Że znajdą się ludzie, którzy pomimo tego, że formalnie jest to wrzucone do kosza, będą to usiłowali zrekonstruować i w wielu fragmentach wprowadzą życie. Proszę Państwa, tylko to oraz to, że pracowaliśmy nad rozwojem poradnictwa zawodowego w Polsce, że powstało między innymi Narodowe Forum Doradztwa Kariery, którym się pan profesor Noworol zajmuje. No, robili swoje. Ile ma oddziałów już wojewódzkich to forum? 13. No to jeszcze brakuje chyba 3, nie? Tak. Proszę Państwa, jest to przykład, że jednak jeśli coś się dobrego zrobi, to już może nie ta opcja polityczna, inna się za to zabierze. Jest to wprawdzie mało prawdopodobne dla tych, którzy swojej gratyfikacji nie mają, może natychmiast, no ale może powinniśmy się jej nauczyć, gdyż to jest jedynie postawa dojrzałości psychicznej. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Panie Profesorze. Jak Pan Profesor przedstawił, dla młodzieży najważniejsze jest to, żeby po ukończeniu szkoły dowolnego szczebla mogli przejść od razu do godnej pracy. Bo to kształtuje tą młodzież, kształtuje również dorosłość, w którą ona wchodzi. I nauka pracy, tak rozumiana, jest szalenie ważnym aspektem. A więc powinniśmy zwracać uwagę w doradztwie kariery na to, żeby właśnie młodzież mogła jak najwcześniej znajdować godną pracę i zatrudnienie stałe, prawda? Nie dorywcze, nie takie, które uczy, jak pan profesor powiedział, zachowań, które są przydatne w szarej strefie. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, teraz bardzo proszę pana profesora Antoniego Wątorczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który właśnie będzie kontynuował temat, ale mówiąc już o młodej generacji pokoleniowej Alfa i Z oraz ich postaw wobec nauki pracy. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję pięknie, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Jak się na początku martwiłem, że paneliści będą prowadzić sami z sobą dyskusję, widzę, że część Państwa jest. Otóż ja tak przysłuchując się nie ukrywam. Proszę? Tak utajnione, tak. Takżeśmy tutaj na początku tak się określili, ale są Państwo i chętnie. I bardzo chętnie zapraszamy Państwa do dyskusji. Także i w trakcie naszych wystąpień, myślę, panie profesorze. Natomiast przysłuchiwałem się z wielką uwagą poprzedniemu panelowi. Tutaj przysłuchuję się wspólnie z panem profesorem, poświęconemu wolontariatowi. I jako psychologowi nie ukrywam, taka jedna myśl mi się w efekcie tej dyskusji, bo dyskusja była bardzo żywa, nasunęła, że mówimy o tym samym, ale różnymi językami. Nie? I wielokrotnie Państwo te same rzeczy podnosili, mówiąc o tym samym, ale inaczej je nazywali. Używali innych określeń. I to zwykle sprawia, że ta inna narracja staje się często niepotrzebnie problemem, nie powiem konfliktów, ale różnic. Kiedy pan profesor Noworol mnie zaprosił do tego panelu, długo się zastanawiałem, o czym opowiadać.
a inspiracją do tego były uwagi moich studentów. Oni mi często piszą w ocenie po wykładzie, że nie odpowiadam na maile. Zdumiało mnie to bardzo, bo zawsze odpowiadam na maile i tak kiedyś usiadłem sobie wygodnie na kanapie i myślę, o co chodzi. Nie odpowiadam natychmiast. A powinienem to zrobić natychmiast. A ja oczywiście jestem w trakcie wykładu, więc no przecież nie mogę tego zrobić. I skoro mówimy o edukacji, bo taki jest tytuł tego panelu, to postanowiłem Państwu, postanowiłem się podzielić moją refleksją na temat dwóch grup pokoleniowych, najnowszych, a więc ta, która jest, tak brzydko powiem, przedmiotem tej edukacji. Czyli zetki, które już wchodzą na, właściwie są na rynku pracy, czy też kończą tą edukację, ale patrząc z perspektywy kształcenia dualnego i całożyciowego, przecież oni o tym doskonale wiedzą, chyba jak nikt inny, że całe życie będą się musieli kształcić, w przeciwieństwie do naszego pokolenia, mojego, czy też nawet wcześniej Y-ów, czy X-ów. No i oczywiście alfy, które się dopiero uczą. Czyli dwie najmłodsze generacje pokoleniowe, które zmierzają się z procesem kształcenia, z procesem edukacji, z procesem pracy, z problemem pracy, o którym tutaj też pan profesor wspominał przed chwileczką. Oczywiście badań na ten temat jest bardzo dużo. Ja chciałbym się odnieść do badań psychologicznych, ponieważ tą akurat dyscyplinę reprezentuję. I najczęściej to jest taki uogólniony trochę stereotyp zarówno zetek, jak i alf, mówiących, że to są ludzie bardzo wrażliwi, ale trochę egoistyczni, nastawieni tylko i wyłącznie na realizację własnych celów, pobieżnie realizujący zadania. Pracodawcy się skarżą, że nie są lojalni, że nie informują o swoich celach osobistych, życiowych. Z dnia na dzień informują o tym, że idą na przykład panie na urlop macierzyński, czy wyjeżdżają na atrakcyjne wakacje, bo akurat teraz nadarza się taka okazja. Czy jak Państwo widzicie, diametralnie inne wartości niż prezentuje pokolenie moje X-ów czy pokolenie Y-ów, dla których właściwie życie sprowadza się do pracy. Otóż chciałem wystąpić trochę w roli adwokata diabła, jeżeli odwołamy się do teorii świata wielkich czarnych dziur, czy też jak się odwołamy do chrześcijaństwa w roli takiego dobrego Samarytanina. Czyli pokazać cechy tych ludzi trochę z innej perspektywy, broniąc ich. Skoro opowiadam o alfach i o zetkach, nie wiem, panie profesorze, ile mam czasu, pewnie niewiele, to powinienem prezentację multimedialną wskazać. Spokojnie, panie profesorze, jak nie przerywam, to znaczy, że wszystko... Że jest okej. Otóż, proszę państwa, pokolenie zetek urodziło się w okresie internetu, jak pewnie większość państwa wie, i właściwie bez internetu nie wyobrażają sobie życia. Internet jest dla nich źródłem wiedzy, internet jest dla nich źródłem spotkań osobistych, internet jest dla nich, był i jest miejscem, gdzie formułują się grupy społecznościowe. Internet jest miejscem, gdzie ci ludzie uczą się także różnych rzeczy, częściej korzystają z internetu niż jakiekolwiek wcześniejsze inne generacje pokoleniowe. Krótko mówiąc, nie wyobrażają sobie życia
bez internetu i oczywiście mediów społecznościowych. Ludzie, którzy na co dzień używają telefonu i my nawet w ostatnich latach psychologii ukuto takie pojęcie fabbingu, a więc korzystanie z telefonu, nawet rozmawiając z drugim człowiekiem, co mogłoby się wydawać z perspektywy pokolenia starszego, generacji, prawda, X-ów, czy nawet jeszcze starszej, jako przejaw pewnej arogancji, jako przejaw pewnego braku kultury. Proszę Państwa, to nie ma nic wspólnego z taką postawą. Ta generacja po prostu tak ma. Ta generacja tak funkcjonuje. Nie? Ma to swoje także odzwierciedlenie również dla ich jakości życia, powiem tak bardzo ogólnie. W tym sensie, że duże tempo, internet, media społecznościowe, wszechobecność właściwie, nie powiem w świecie cyfrowym, bo to jeszcze jest coś innego. Ten świat cyfrowy jest właściwie takim, powiedziałbym, światem sine qua non dla alf. To najmłodsze pokolenie, o którym za chwilę opowiem. Ale to właśnie takie wszechobecne funkcjonowanie w tym świecie ma także swoje konsekwencje dla rozwoju osobowego tych ludzi. W psychologii mamy takie pojęcie impulsywności. Impulsywność jako pewna niekoniecznie dobra cecha temperamentu. Impulsywność, która wiąże się z tym, że bardzo pobieżnie oceniamy świat, bardzo pobieżnie oceniamy ludzi, nie mamy skłonności do wchodzenia w szczegóły, prawda? Krótko mówiąc, skanujemy. Ta impulsywność niesie za sobą pewne konsekwencje, prawda? Nie zastanawiamy się, czy pracę, czy zadania wykonujemy dokładnie. Ważne, że je wykonujemy. Nie? Oczywiście to ma swoje przełożenie nie tylko na kształcenie, ale także i na pracę. Dlatego pracodawcy coraz częściej postrzegają tą grupę pokoleniową jako pracowników nieodpowiedzialnych. To, o czym Państwu o tym opowiedziałem. I tutaj nastąpił, powiedziałbym, taki psychologiczno-społeczny przełom w 2021 roku, czyli dwa lata temu, w czasach COVID-a, w czasach koronawirusa SARS-CoV-2. Otóż lockdown praktycznie na całym świecie sprawił, że na przełomie lipca, sierpnia i września w Stanach Zjednoczonych porzuciło pracę przeszło 4 miliony ludzi w tym wieku. 4 miliony, przeszło 4 miliony. To jest ogromna liczba. To można powiedzieć, na rynku pracy jest załamanie. Psychologowie zaczęli się zastanawiać, i to w moim środowisku, co się takiego podziało. Ukuto taki termin, nazywając to zjawisko quiet quittingu, czyli takiego wolnego odchodzenia, takiego wolnego dystansu do pracy. Oczywiście czas jest bardzo krótki, bo to jest raptem niecałe 2 lata. I tu właśnie chciałem pokazać ten pozytywny wymiar tej generacji. Ci ludzie, funkcjonując w lockdownie, gdzie wszyscy uczyliśmy się nowego spojrzenia na rzeczywistość, nowego sposobu pracy, właściwie wszyscy zmierzyliśmy się tym, nie tylko my w Polsce, ale właściwie wszyscy na świecie, zauważyli, że zagubili w swoim życiu rzeczy ważne, że praca nie jest najważniejsza. Że praca jest ważnym aspektem funkcjonowania człowieka, ale nie najważniejszym. I paradoksalnie zetki od tego momentu, oczywiście tak przynajmniej uważamy
z perspektywy naszej dyscypliny, naszego środowiska, bardzo dużą wagę zaczynają przywiązywać do innych obszarów życia, a mianowicie rodziny. Zaczyna się pojawiać coś takiego jak balans, zresztą znane zjawisko w psychologii pracy, balans praca-rodzina, żeby te relacje pomiędzy pracą i rodziną, czy ktoś, kto tej rodziny nie ma, także środowiskiem społecznym, przyjaciół, grupą przyjaciół, żeby on był, że tak powiem, w miarę równy, żeby nie była dominacja pracy na rzecz innych aktywności. Oczywiście nasze pokolenie jest przyzwyczajone do tego, że my relacje społeczne rozumiemy offline, face to face, twarzą w twarz. To tutaj też się ten problem przewijał na poprzednim panelu, kiedy państwo opowiadali o wolontariacie. Dla tych ludzi nie ma to większego znaczenia, czy oni funkcjonują online, czy oni funkcjonują offline. Te dwie rzeczywistości dla tej grupy pokoleniowej są czymś naturalnym. My często w procesie edukacji zapominamy o tym. Ja chociażby dzisiaj zmierzam się z problemem na studiach podyplomowych, gdzie mam ludzi z pokolenia X-ów, a więc nawet w moim wieku, Y-ków i Z-ów. Jedni chcą zajęć offline. Zdecydowanie większość chce zajęć online. Inaczej przetwarzają, postrzegają świat. Wszyscy chcą się uczyć, ale inaczej postrzegają otaczający nas świat. I to jest duże wyzwanie dla procesu edukacji. Jak znaleźć złoty środek między jednym i drugim. No i wreszcie, proszę państwa, generacja alfa, bo zdaję sobie sprawę, że tak, mówię zbyt długo, generacja, która z kolei urodziła się w okresie, kiedy pojawił się pierwszy smartfon, kiedy pojawił się Instagram, a więc kompletnie nowe czasy, właściwie czasy cyfrowe. W tej chwili pojawia się czat GPT, już chyba 5, nie, tak, nie, 4, który jest super inteligentny, a 5 nieprawdopodobnie inteligentny, gdzie wprost się mówi, że może zastąpić super inteligentnego człowieka, czat GPT-4, który ma intelekt 8-latka i mało tego potrafi sarkazm rozróżniać. A więc postęp w obszarze sztucznej inteligencji jest nieprawdopodobny. Proszę państwa, w maju tego roku Departament Edukacji w Stanach Zjednoczonych wypuścił raport pokazujący oczywiście dla szkół, w jaki sposób się przygotować wobec tych nowych wyzwań. I to pokolenie alfa jest oswojone jak nikt inny z tą rzeczywistością. Pokolenie alfa, które jeszcze nie umie czytać, jeszcze nie umie pisać, a już potrafi obsługiwać smartfony. Powiedziałbym więcej, jeszcze nie umie mówić, a już jest oswojona ze smartfonem. Pokolenie, które z jednej strony jest też poranione, bo okres edukacji, czy to przedszkolnej, czy szkolnej, przypadł na okres pandemii. A więc doświadczenia tych ludzi są wielokrotnie traumatyzujące, tych dzieci, przepraszam. Nie? Często pochodzący z środowisk wiktymizujących, jeżeli chodzi o rodziny. Lęku o zdrowie swoich rodziców z uwagi na COVID. Ale z drugiej strony pokolenie, które nieprawdopodobnie dobrze radzi sobie z tymi technologiami. Mało tego, które oczekuje tych technologii. I tak, ponieważ powinienem kończyć, pan profesor mi daje znak, myślę, że to nie generacje pokoleniowe się zagubiły, tak jak powiedziałem, tylko my nie nadążamy za gigantycznym postępem w obszarze technologii. Powinniśmy z nich korzystać, przynajmniej próbować ich zrozumieć,
powinniśmy się ich uczyć. Te pokolenia, zarówno Zetek, jak i Alfów, nastawione na multimedia, nastawione na sztuczną inteligencję, nie mają lęku przed nią. Tutaj padały takie słowa, że to jest zagrożenie dla ludzkiej cywilizacji. To jest nieuchronne dla nas. My musimy się do tego przygotować. My musimy znaleźć obszar, który nas będzie wspomagał, ale też znaleźć tam, gdzie człowiek może się ustrzec przed niebezpieczeństwami. Myślę, że zarówno edukacja, jak i pracodawcy, którzy będą zatrudniać tych ludzi, muszą te warunki im stworzyć. W przeciwnym wypadku ci ludzie po prostu będą zmieniać pracę jak rękawiczki, dlatego że oni nie mają przywiązania do pracy w naszym tradycyjnym rozumieniu. Dla nich ważne są własne doświadczenia. Oni łamią wszelkie stereotypy, które funkcjonują do tej pory. Szukają własnej identyfikacji troszkę w inny sposób niż my. Bez problemu porozumiewają się z przedstawicielami tych pokoleń z różnych kultur, różnych wyznań. To nie jest dla nich zagrożenie. A więc problemy komunikacji na styku różnych generacji pokoleniowej i my powinniśmy też to mieć na uwadze. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Oczywiście te nowe pokolenia, młode pokolenia, trudno mówić nowe, ale młode. Młode pokolenia są bardziej obznajomione z nowoczesnymi technologiami, ale tak jak pan profesor mówił, że studenci jedni chcą online, inni wolą zajęcia stacjonarne, to tak sobie pomyślałem, że i tak na szczęście rozstrzyga to profesor. Bardzo dziękuję za to spojrzenie i proszę państwa, przechodzimy teraz do działalności OHP na rzecz rynku pracy dla młodzieży. Pan Piotr Modzelewski, zastępca komendanta głównego OHP. Bardzo uprzejmie proszę, żeby pan nam zechciał przedstawić. Wiem, że pan ma też prezentację. To poprosimy o prezentację. Bardzo proszę. Dziękuję panie profesorze na wstępie przede wszystkim za zaproszenie, za możliwość rzeczywiście dyskusji w takim szerszym aspekcie, aniżeli tylko to, co szanowni moi przedmówcy, panowie profesorowie, rozmawiali od tej strony edukacyjnej, od tej strony takiej psychologicznej, ale też ważną rolą jest to, jak widzi to państwo, jak widzi to system edukacji, jeśli chodzi o rozwój młodego społeczeństwa, o możliwość odnalezienia się jego na rynku pracy. Oczywiście ochotnicze chówce pracy od samego początku funkcjonowania stawiały sobie za najważniejszą grupę docelową to ta młodzież, która wymaga wsparcia poprzez system kształcenia, wychowania i rynku pracy. To jest młodzież w wieku 15-25. Zgodnie z ustawą, to co pan profesor mówi, ona dzisiaj się nazywa inaczej, bo to jest ustawa o rynku pracy i promocji zatrudnienia, tak to się nazywa. Natomiast rzeczywiście tam wiele jest tych elementów wskazujących, żeby wspierać młodego człowieka przede wszystkim w ukończeniu edukacji i możliwości elastycznego przejścia na rynek pracy. Wartością takiej instytucji, jaką posiada Polska, jak jest ta instytucja jako ochotnicze chówce pracy, to przede wszystkim to, że stawiamy na to, że to jest indywidualne podejście do każdego z uczestnika. Od kilku lat mamy sytuację taką, że państwo widzi z powrotem potrzebę wejścia na rynek pracy nie tylko z poziomu, mówimy, ogólnego wykształcenie, czyli licea ogólnokształcące, technika, ale przede wszystkim szkoły branżowe. To jest coś, co przez wiele, wiele lat straciliśmy i dzisiaj próbujemy to odbudowywać i pierwsze tego efekty już są. Ochotnicze chówce pracy od początku swojego funkcjonowania zawsze zajmowało się kompleksową młodzieżą pod kątem czy to w wersji dochodzącej, czyli mówimy o chówcach pracy, kiedy młodzież zamieszkuje w mniejszych miejscowościach bądź większych i tylko korzysta z pewnych elementów, jakie daje im państwo poprzez naszą instytucję do uzupełnienia działki kształcenia i wychowania, ale mówimy również o tej takiej części stacjonarnej, czyli tak zwanych ośrodków szkolenia i wychowania, gdzie młodzież w sposób kompleksowy, całodobowy spędza czas
na podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych, ale również zwracamy uwagę na ten aspekt wychowawczy, bo to są te ośrodki, które mają szczególnie wyciągać tą młodzież, która potrzebuje lepszej socjalizacji, zwiększenia uwagi na ten aspekt psychologiczny, o którym mówił pan profesor, szczególnie po pandemii. My też jako instytucja państwowa widzimy ten problem psychologiczny. Stąd polityka państwa, wprowadzając w naszej instytucji również aspekt wsparcia młodego człowieka, który trafia do ochotniczych chłopców pracy, opieką psychologa. Na samym wstępie, kiedy każdy uczestnik trafia do ochotniczych chłopców pracy, automatycznie oprócz weryfikacji pod kątem kształcenia, wychowania, rynku pracy, mamy psychologów, którzy również tą indywidualną ścieżkę wsparcia wprowadzają po to, żeby ta młodzież dzisiaj, która zupełnie inaczej się kształtuje, zupełnie zwraca uwagę na inne elementy, mogła korzystać również z tej działki psychologicznej. Jeśli chodzi, szanowni państwo, o korzyści systemowych, jaką dają dzisiaj ochotnicze chłopce pracy, to przede wszystkim możliwość bezpośredniego powiązania szkolnictwa z rynkiem pracy, czyli tak zwany ten system dualny. To, co na Zachodzie panuje, szczególnie model niemiecki, on, można powiedzieć, jest takim pionierem, jeśli chodzi o możliwość wskazania tego systemu dualnego. Chociaż mogę powiedzieć, że my jako państwo polskie mieliśmy też bardzo świetny program nauczania dualnego. On rzeczywiście został zaprzepaszczony, ale mieliśmy przecież szkoły przyzakładowe, mieliśmy warsztaty, mieliśmy szkoły również partnerskie tak zwane. Dzisiaj to dopiero jest odbudowywane i chwała za to, że właśnie państwo z powrotem zwróciło uwagę na ten aspekt właśnie takiego podejścia edukacyjnego rynku pracy młodego człowieka poprzez praktyczną naukę zawodu, a nie tylko poprzez samą teorię. Jeśli chodzi, szanowni państwo, o korzyści dla samego uczestnika, to przede wszystkim jest to nabywanie doświadczenia zawodowego, stażu w pracy u pracodawców. To jest też ten aspekt weryfikacji siebie na rynku pracy, dlatego że młode społeczeństwo, to co dzisiaj państwo tutaj profesorowie rozmawiali, co wszyscy wiemy, młody człowiek do końca nie wie, co chce dzisiaj w życiu robić. On nie ma do bardzo późnego wieku sprecyzowanego tego, co chce robić, gdzie chce się odnaleźć na tym rynku pracy, co chce robić. To, co powiedział pan profesor, nie ma jednoznacznego przywiązania, że jeśli skończę taki kierunek, to już ja w tej branży będę robić do emerytury. Dzisiaj jest tak, że młode pokolenie nie boi się zmieniać swojego doświadczenia, nie boi wchodzić się na rynek pracy poprzez zmianę pracodawcy. Więc jako ochotnicze chłopce pracy również zwracamy na to uwagę i staramy się otwierać na to społeczeństwo. I dobrze, że polityka państwa w tym kierunku raczkuje, żeby nadążyć, bo nie można powiedzieć, że ani państwo, ani NGOsy, ani mówimy o wolontariacie, dzisiaj jeszcze nie nadążamy za potrzebami młodego społeczeństwa, ale widzimy już te problemy i zarówno państwo poprzez naszą instytucję, ale również trzeci sektor zupełnie dzisiaj zaczyna postrzegać tego młodego człowieka. Jeśli, szanowni państwo, chodzi o najbardziej popularne zawody, to co możemy pokazać poprzez ochotnicze chłopce pracy, to tak jak państwo widzicie, mówimy o tej nowej technologii, mówimy o tym, że jest dużo takich dziedzin, gdzie potrzeba jest wymagania pracy w social mediach, ale nie zmienia to faktu, że rynek pracy dalej potrzebuje twardych zawodów. Jednoznacznie wskazujemy, że takie kierunki, jak państwo widzicie, fryzjer, mechanik, kucharz, sprzedawca, cukiernik, stolarz, to są te zawody, które dzisiaj dalej cieszą się największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o pracodawców, bo trzeba powiedzieć, że ochotnicze chłopce pracy nie kształtują kierunków postaci takiej, że my sami o tym decydujemy, tylko ochotnicze chłopce pracy wspierają zarówno działkę edukacyjną, ale również i przedsiębiorców na ich zapotrzebowania. I tutaj ochotnicze chłopce pracy, które są takim połączeniem między systemem edukacji a pracodawcą, staramy się właśnie wypracowywać takie mechanizmy, takie kierunki kształcenia, które pozwolą, że ten rynek pracy będzie dzisiaj miał pracownika, który potencjalnie przynajmniej daje możliwość na zapełnienie luki w postaci zatrudnienia takich pracowników. Szanowni państwo, jeśli chodzi o rynek pracy, to co powiedział pan profesor Noworol, ale tutaj każdy z państwa profesorów ochotnicze chłopce pracy mogą się poszczycić tym, że jesteśmy ekspertami, jeśli chodzi o działkę rynku pracy, jeśli chodzi o doradców zawodowych, o pośredników pracy. Wprowadziliśmy również od 4 lat specjalistów tak zwanych do spraw rozwoju. Dzisiaj
Niezbędnym elementem jest to, co dzisiaj wszyscy tutaj dyskutujemy, żeby od jak najmłodszego wieku budować świadomość w młodym pokoleniu, jak wygląda rynek pracy, co należy zrobić, żeby się odnaleźć na tym rynku pracy i jakie daje możliwości rynek pracy. Stąd ochotnicze chówce pracy dzisiaj nie są tylko w technikach, w szkołach branżowych, w liceach, na uczelniach, ale również chodzimy do szkół podstawowych. Jesteśmy również w siódmej klasie, w ósmej klasie. Wspieramy system edukacji, to co powiedział pan profesor Noworol, bo sama edukacja, czyli Ministerstwo Edukacji, samorządy, które są organami prowadzącymi szkoły, nie są w stanie efektywnie wskazywać doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. My jako instytucja państwowa, rządowa jesteśmy w tym ekspertami. Rzeczywiście Ministerstwo Edukacji, ale również szkolnictwo bardzo mocno czerpie z naszych pracowników, jeśli chodzi o wskazywanie możliwości. My też również otwieramy się na nowe technologie, stąd też mówimy, że posiadamy coś takiego jak elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży, gdzie w sposób taki wirtualny młode osoby są w stanie zobaczyć, jak wygląda rynek pracy, jakie są tego wymagania, ale również komunikować się z nami poprzez smartfony, ponieważ jest to aplikacja umożliwiająca również komunikację na iPhone'ach czy też na telefonach androidowych. Cel główny poradnictwa, szanowni państwo, zawodowego, jeśli chodzi o usługi rynku pracy, to głównym celem usług rynku pracy w UHP to jest ułatwienie młodym ludziom określenia indywidualnej ścieżki wsparcia i to dzisiaj się dzieje. Również Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło indywidualną ścieżkę wsparcia do urzędów pracy, do powiatowych urzędów pracy i wojewódzkich urzędów pracy, dlatego że bez indywidualnego podejścia do młodego człowieka młody człowiek nie jest w stanie się odnaleźć na rynku pracy, to co rozmawiał pan profesor tutaj z nami, że ja też utożsamiam się z tym pokoleniem, które jeszcze wiedziało, że musi znaleźć tą pracę, że ta praca musi być na tyle efektywna dla mnie, że jeśli jej nie zdobędę, jeśli dobrze się nie ukształtuję, no to nie będę jej miał. Dzisiaj jest rynek pracownika, nie pracodawcy, więc to pracodawcy mają zabiegać o pracownika, to państwo ma widzieć potrzebę wsparcia młodego człowieka, jeśli rzeczywiście ten rynek pracy ma być efektywny i te miejsca pracy mają być zapełniane przez młode społeczeństwo. Młodzież oczywiście wybierając, szanowni państwo, zawód lub szkołę, wychodząc na rynek pracy, otrzymuje wsparcie ze strony naszej instytucji poprzez diagnozę predyspozycji. To jest dzisiaj bardzo istotne. I poprzez indywidualną rozmowę, testy, weryfikację tej ścieżki, to powoduje, że my młodego człowieka staramy się ukierunkować na tyle efektywnie, żeby po pierwsze przedsiębiorca miał pracownika, ale żeby młody człowiek mógł odnaleźć się rzeczywiście na tym rynku pracy. Staramy się również dobierać oferty pracy i kierowanie młodego człowieka do pracy do konkretnego pracodawcy, czyli indywidualne podejście do przedsiębiorcy i do młodego człowieka, to co wskazywał pan profesor, jest dzisiaj niezbędne. Jeśli przedsiębiorcy nie przestawią się, jeśli państwo polskie się nie przestawi na to, że musimy przekonać młodego człowieka, że on chce pójść do pracy, że ma warunki takie, które pozwalają ku temu, żeby móc się zaangażować, żeby móc się utożsamiać z pracodawcą, socjalizować się, no to musimy używać do tego stosownych argumentów i stąd jakby też my jako instytucja rynku pracy staramy się na te wyzwania odpowiadać. Oczywiście budowanie mobilnego centrum aktywizacji zawodowej, to co u nas funkcjonowało przez wiele lat i dalej funkcjonuje, również uważam, że powinno być kontynuowane i przez państwo, i przez samorządy, dlatego że to jest efektywne. Dzisiaj musimy niestety albo stety wychodzić do tego młodego społeczeństwa, być bliżej nich i starać się ich diagnozować, rozwijać ich kompetencje kluczowe, wyłuskiwać przede wszystkim ich kompetencje, bo to, co powiedział pan profesor, ja również stoję w obronie tego młodego społeczeństwa, które jest bardzo efektywne, bardzo jakościowe, tylko trzeba im dać tą marchewkę, pokazać im, że jest w was potencjał i rzeczywiście w nich drzemie naprawdę po wielokroć taki potencjał, który pozwala, że dzisiaj właśnie innowacja, nowa technologia, to właśnie dzięki tym młodym ludziom powstaje. To dzisiaj właśnie dzięki nim powstają 4G, 5G. Mówimy o różnego rodzaju nowych technologiach, które pozwalają, że przedsiębiorcy korzystają z tej automatyzacji. Przede wszystkim to, co też
istotnym elementem uważam jest i dzisiaj Ministerstwo Edukacji też to wprowadza i my jako Ministerstwo Rodziny poprzez naszą instytucję, to jest również ta praktyczna nauka zawodu, czyli tak zwane wizyty studyjne i obecność u przedsiębiorców. Dzisiaj trzeba skończyć moim zdaniem z taką bardzo teoretyczną nauką młodego społeczeństwa, a raczej praktyczną. To pokazuje nasza instytucja jednoznacznie, że poprzez wizyty studyjne, możliwość weryfikacji przedsiębiorcy, instytucji, sprzętu, warunków pracy powoduje, że ten młody człowiek jest przekonywany do tego, żeby pójść tą ścieżkę kariery bardziej taką właśnie, mówimy, nie tylko edukacyjną, związaną z teorią, ale przede wszystkim z praktyką. I oczywiście nie zamykamy się na innowacyjność, ponieważ ochotnicze chówce pracy dzisiaj prowadzą również szkolenia zawodowe, dodatkowe oprócz tego systemowego, które podnoszą kwalifikacje młodym osobom w nowe technologie. Mówimy o uprawnieniach na drony, mówimy również o drukarkach CMC, mówimy o różnego rodzaju prowadzenia w social mediach, prowadzenia narzędzi, które dzisiaj przedsiębiorstwa szukają, jeśli chodzi o możliwość reklamy, o możliwość zaistnienia w Instagramie, na TikToku, na Facebooku, więc to dzisiaj społeczeństwo również wymaga tego typu kwalifikacji, szczególnie te młode, bo dzisiaj młody człowiek, każdy praktycznie chce być influencerem. Kogo się nie zapyta, to każdy by najlepiej chciał pracować w social mediach, mieć do czynienia z Androidami, z iOS-em, więc na to państwo, przedsiębiorcy również się nie mogą zamykać i my staramy się również odpowiadać na te wyzwania. To, co my przede wszystkim też mówimy młodemu pokoleniu, to, że się ukierunkowujesz w jakiejś dziedzinie swojej nauki poprzez trzyletni okres nauki, to nie oznacza, że nie możesz zdobywać dodatkowych kwalifikacji. Często nie trzeba kończyć dodatkowej szkoły, dodatkowej jakichś brać kwalifikacji, które powodują, że możesz zostać baristą, że możesz zostać kelnerem, że możesz ewentualnie po godzinach pracy właśnie zajmować się social mediami. Tylko trzeba im wskazać te możliwości miękkie, które powodują, że dzisiaj możesz dodatkowo dokonywać jeszcze innych czynności, aniżeli bycie tylko pracownikiem w przedsiębiorstwie czy w instytucjach państwowych. I ostatni element, który jest dla nas, jako dla ochotniczych chówców pracy bardzo istotny, ale też i dla polityki państwa, to jest system wsparcia młodego człowieka w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, ale również rekompensaty przedsiębiorcom za to, że wykonują praktyczną naukę zawodu. Ja mogę państwu powiedzieć, że jeszcze niespełna 10 lat temu państwo przeznaczało na tak zwaną praktyczną naukę zawodu niespełna 200 milionów złotych. Na koniec tego roku to będzie blisko 550 milionów złotych, a w tym momencie planujemy budżet na przyszły rok, to będzie blisko 1 miliard złotych, gdzie młode społeczeństwo będzie otrzymywać gratyfikację za to, że uczy się w systemie dualnym, czyli tak zwane szkoły branżowe i jednocześnie rekompensujemy przedsiębiorcom koszty związane z tym, że mają młodych uczniów, którzy w ramach praktycznej nauki zawodu zdobywają doświadczenie. W zależności od którego roku jest się nauki, tak wygląda ta gratyfikacja, ale mniej więcej to jest 800 zł dla młodego uczestnika, który dostaje środki dodatkowe na to, że w ramach praktycznej nauki zawodu już może zarabiać, już może zobaczyć, że jego nauka przynosi też wymierne efekty w postaci otrzymywania środków finansowych, a przede wszystkim przedsiębiorcom daje możliwość zatrudnienia młodego człowieka na etapie już edukacji. To dzisiaj jest niezbędne, bo dzisiaj przedsiębiorcy wszyscy drzwiami i oknami walą i szukają tych pracowników. I dobrze, że państwo poprzez naszą instytucję pokazuje, że takie możliwości dajemy, bo ochotnicze chówce pracy to jest dzisiaj blisko 30 tysięcy młodych osób, które korzysta z usług ochotniczych chówców pracy. Tak jak państwo widzicie, jeśli chodzi o zwrot kosztów młodocianych, to jest ponad 124 tysiące młodych osób, które są objęci działaniami ochotniczych chówców pracy. Ponad 37 tysięcy pracodawców, które dzisiaj jest również beneficjentami działań państwa, jeśli chodzi o możliwość działania na rynku pracy. Na koniec mogę państwu pochwalić się, że ochotnicze chówce pracy, państwo polskie jest jedyną instytucją w Unii Europejskiej, która w taki sposób zajmuje się młodzieżą i wspiera młodzież. To również podkreśliło ostatnie
z panem profesorem rozmawialiśmy w kuluarach, podsumowanie ostatniej perspektywy unijnej. To sama Unia Europejska powiedziała, że Polska, posiadając taką instytucję, jest wzorem do naśladowania przez inne kraje, jeśli chodzi o możliwość wsparcia młodego człowieka. W konkluzji nawet zawarli coś takiego, że zobligowują inne państwa członkowskie do powstawania takich instytucji jak ochotnicze chówce pracy po to, żeby wspierać młode społeczeństwa, to co powiedział pan profesor, 4% w młodym pokoleniu. Na Zachodzie oni się nie mogą tego pochwalić. Średnia poziom bezrobocia w młodym pokoleniu w Niemczech czy we Francji to jest między 25 a 34%. Więc my jako państwo polskie staramy się zdawać egzamin z tego, żeby wspierać młodego człowieka, młode pokolenie. Mam nadzieję, że te działania w połączeniu z edukacją, czyli mówimy z uczelniami, ze środowiskiem akademickim, z przedsiębiorcami, spowoduje, że to młode pokolenie będzie mogło szybciej odnajdywać się na rynku pracy i będzie mogło się bardziej socjalizować. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję, panie komendancie. Rzeczywiście jesteśmy dumni z ochotniczych chówców pracy. Od lat współpracuję, mam taki zaszczyt, może nie na co dzień, ale współpracuję w sensie merytorycznym, w sensie wspierania i pokazywania, jak dużo chówce pracy robią dla naszej młodzieży. Zwłaszcza, że w obecnych czasach, kiedy nadchodzi też NISZ i kiedy naszemu krajowi zaczyna grozić brak wykwalifikowanych fachowców, to, co się dzieje właśnie w chówcach pracy, jest szalenie optymistyczne i to bardzo pozwala nam patrzeć na przyszłość dużo spokojniej. Także gratuluję, panie dyrektorze, i oby tak dalej, i coraz lepiej, i coraz więcej tej naszej młodzieży mogło rzeczywiście zdobywać zawód i wejść na rynek pracy jako pełnowartościowi fachowcy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałem, żeby ten panel naświetlił nam z różnych stron te wszystkie zagadnienia, o których na początku wspominałem, bardzo złożonego doradztwa kariery. I tak jak powiedziałem, nie jest to możliwe, żeby w jednym panelu poruszyć i przedstawić wszystkie tematy, ale zaprosiłem i dziękuję za przyjęcie zaproszenia ekspertów, którzy nam pozwolili z różnej perspektywy spojrzeć na ten złożony i ważny dla naszego kraju problem. Dziękuję bardzo wszystkim panelistom, dziękuję państwu. Bardzo mi było miło i mam nadzieję, że będziemy mogli przy różnych okazjach szerzej kontynuować i wspierać doradztwo kariery, wspierać OHP i wspierać inne instytucje rynku pracy i wspierać również organizacje społeczne, które też wspomagają naszą młodzież. Tutaj pan profesor mi zwrócił uwagę, że może ktoś z państwa ma jakieś pytania, to bardzo proszę. Do panelistów oczywiście. Do pana profesora też. Do mnie też można, tak, jasna sprawa. Widzę, proszę państwa, że chyba wszystko było przedstawione w sposób jasny, a poza tym też wiem, że już czas nam każe kończyć. Także jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim państwu, którzy zaszczycili swoją obecnością nasz panel. Wszystkim państwu, którzy nas widzą też online dzięki właśnie nowym technologiom. A w szczególności państwu ekspertom, którzy przyjęli moje zaproszenie do wystąpienia w tym panelu. Bardzo dziękuję.